Witam wszystkich serdecznie, wideo portalu WLC.pl, lepsza strona Włocławka, w programie Klimacka Pyta. Bardzo się cieszę, że dzisiaj goszczę u siebie panią Agnieszkę Jurę-Walczak, radną reprezentującą Koalicję Obywatelską. Dzień dobry. I radnego Lewicy SLD Jarosława Chupało. Witam serdecznie. Witam panią redaktor, koleżankę. Drodzy państwo, zaszczepiliście się już? Z tej puli, która znalazła się w szpitalu? Panie redaktor, ja mimo, że jestem w grupie podwyższonego ryzyka. Ale w grupie zero pan nie jest, panie Jarosławie. Nie, w grupie zero nie jestem, w grupie numer jeden, jako osoby przewlekłe chore, cukrzycy i diabetycy i osoby, które korzystają z dializ. Tak? Myślę, że to będzie dosyć szybko, ale czekam spokojnie w swojej kolejce. Mimo, że wiem, że w Włocławku była taka możliwość zaszczepienia się poza kolejnością i tutaj mam mieszane uczucia, zresztą dzieliłem się przed chwilą z koleżanką. Dobrze, że te szczepionki zostały ratowane. Tak? Podjęcie rękawicy, z tego co w wywiadzie mówi pani Welke, że te szczepionki, propozycja była taka i to było wyzwanie dla tego, kto się podejmie i ich zagospodarowanie oczywiście bardzo mi się podoba, tak? Bo szkoda by było, żeby następne 1000 tych szczepionek gdzieś tam zostały po prostu zniszczone, jak te 2000, które słyszymy, że już po prostu nie zostały zużyte. Natomiast oczywiście podejmując się tego wyzwania, trzeba było przyjąć na siebie wyzwanie całej logistyki z tym związane, czyli szczepieniem tych ludzi, którzy są w tych grupach, które w tej chwili są wyznaczone, tak? Natomiast z informacji, które uzyskuję również od pracowników szpitala, pani redaktor też te informacje posiada, wiem, że... Tylko ja wiem o innych oddziałach niż pan. No tak, ja wiem, że wiele osób w szpitalu pracujących, czyli służby medyczne, pielęgniarki... Czyli grupa zero. Grupa zero są jeszcze niezaszczepione, tak? No to może były trudności z ich przyjazdem do tego szpitala, tak? Trudno mi powiedzieć. Ale to paręnaście czy parędziesiąt osób nie mogło przyjechać? Ale też myślę, że wydaje mi się, że pracownicy i osoby współpracujące ze szpitalem, będące w jednej takiej rodzinie medycznej, potrzebujące tego wsparcia, oczywiście zabezpieczającego przed COVID-em, to nie wydaje mi się, żeby była trudność nawiązania z nich. Te osoby mają relacje, te osoby, które wykonywały szczepienia, mają relacje czysto również towarzyskie z pozostałymi tymi osobami. No, co będziemy mówili? Ci, co pracują w szpitalu, na ogół się znają, posiadają między sobą telefony, można pocztą łańcuszkową było wywołać tych, którzy potrzebowali tego szczepienia i byli w tej grupie już zaaprobowanej prawnie do szczepienia. Natomiast w wywiadzie zdziwiło mnie ogromnie dywagacje na temat tego, czy Społeczna Rada Szpitala jest w grupie zero, czy jest uprawniona do szczepienia. Każdemu chyba i mnie tak samo, który nie jestem specjalistą, prawnikiem, wydaje mi się, że to było jasne. Że nie są. No że nie są uprawnieni i to było właśnie. Przecież to nie personel medyczny. Tak, kwestia, która była związana znowu z poszukiwaniem grupy ludzi, którzy by zostali zaszczepieni poza kolejnością. Cieszę się, że wiele osób z tej rady, z tego co słyszę oczywiście, bo też nie znam szczegółów, pewno będziemy się dopytywać i te informacje ujrzą światło dzienne, że wielu z nich się nie zaszczepiło, a czy ktoś się zaszczepił ze Społecznej Rady Szpitala, zadaje to pytanie publiczne. Jeśli tak, to niech się te osoby po prostu ujawnią. Zaraz przejdziemy do tej Rady Społecznej Szpitala. Dzień dobry pani Alicjo. Pani Agnieszko, a co pani myśli na temat tej całej afery, w cudzysłowie oczywiście, bo to chyba miała być afera, ale to tak chyba większą aferą było zawieszenie w prawach członka Zbigniewa Giżyńskiego za to, że jako członek uniwersytetu się zaszczepił. Tak? Taką informację dzisiaj rano usłyszałam w TVN-ie, więc wydaje mi się, że w TVN-ie nie było żadnej informacji o tym, że w włocławskim szpitalu wyszczepiono informacje. No, ja wiem, że Polsat i TVN. Natomiast dzisiaj rano jakoś tego tematu już nie widziałam, był raczej temat Zbigniewa Giżyńskiego. No, z panem Giżyńskim, przepraszam, że wejdę w słowo, ja tylko jedno słowo powiem, jest problem taki, że on bardzo szeroko komentował i kontestował zaszczepienie się w Uniwersytecie Warszawskim. On był tym krytykiem tego postępowania. I tu znaczy tam w tej sprawie, której dotyczyło pani Jandy i reszty. Tak. Bardzo głośno i bardzo często wypowiadał się publicznie, krytykując tego rodzaju działania. I tutaj mówimy o takiej postawie, że jednych krytykuje i to bardzo mocno i medialnie i w różnych źródłach i w programach takich politycznych, tych jak Kawa na ławę czy, nie wiem, czy któryś inny, a potem sam pan Giżyński przystąpił do szczepienia poza swoją grupą. No może dlatego go zawiesili. Pani Agnieszko, no i co pani myśli na temat tych szczepień? Znaczy dla mnie w ogóle to, że chylę czoła przed panią dyrektor, że w ogóle się zdecydowała. Bo zastanówmy się, co my byśmy zrobili,
w jej sytuacji, na jej miejscu, mhm. miała dwie możliwości. Albo mieć spokój, tak? I mhm. nikt się nie będzie czepiać i rezygnujemy, albo podjąć wyzwanie. I ona to wyzwanie podjęła. Z tego co wiem, to była wielka, wielka akcja. Starali się, dzwonili, propagowali, bo takie dostałam informacje od osób pracujących w szpitalu. Ale z działu kadr, rozumiem, pani dostała, z administracji szpitala. Z administracji. No, czyli nie bezpośrednio od personelu medycznego. Mhm. I starali i nawet przecież była wielka akcja na Facebookach. Mhm. No tylko, że nie wszyscy mamy Facebooka, nie. Pamiętajmy, nie? I tym bardziej polubiony szpital wojewódzki we Wrocławku. Tak, ale oni też propagowali wśród swoich członków, mówcie, niech to idzie w świat. No i taka była sytuacja, że nawet całe rodziny 10-osobowe się szczepiły. Tak, to słyszałam. No też. No tak, ale nie cały personel medyczny został zaszczepiony. No my dzisiaj dostaliśmy oświadczenie pana Piotra Całobeckiego, czyli marszałka województwa, w sprawie szczepień w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławku. Postawa pani Karoliny Welki, dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku, zasługuje na pochwałę. Mimo trudności, które łączyły się od początku z tym przedsięwzięciem, zdecydowała się przyjąć dostawę 1080 rozmrożonych już dawek szczepionek antykowidowych. Pytanie, czy one były w ogóle pełnoprocentowe, znaczy 100% w zakresie swojej realizacji. Dziękuję personelowi placówki, który wykonał przy tej akcji 1000% normy. Akcja odbywała się w weekend, błyskawicznie, mimo to udało się błyskawicznie zrealizować to trudne zadanie. No tak, panie marszałku, jeżeli pan nas słucha może, albo ktoś panu podeśle tą rozmowę, to czy jest pan pewien, że cały personel medyczny się zaszczepił? Bo z tego co wiem, że to ani pielęgniarki na jednym z oddziałów, ani ratownicy medyczni, wszyscy nie zostali wyszczepieni. A pani mówi, że było to rzeczywiście gdzieś tam rozpropagowywane. No to co, jeden do drugiego nie mógł zadzwonić, oni nie mają w kadrach numerów telefonów osób, z którymi mają zawarte kontrakty? Tego nie wiem. No bo z tego co wiem, to się rodziny szczepiły, tak jak ale rozmawialiśmy. Podejmowanie wyzwania wiązało się jednocześnie z pewnością przygotowania logistycznego, bo nie można podejmować się trudnych zadań, nie mając pewności, że się je dobrze zrealizuje. A jakby rzeczywiście pojawiła się sytuacja, że pani dyrektor i jej pracownicy nie zrekrutowaliby tego 1000 osób, to te szczepionki by się po prostu zmarnowały. No jest też takie prawdopodobieństwo. Z tego co wiem, to największą pracę wykonywali ci, którzy szczepili, i pracownicy oddziału ratunkowego, bo to oni wydzwaniali. Tam nie było specjalnego sztabu, ludzi tam nie było, tak jak pani mówi, przedstawicieli kadr, którzy by usiedli, ja przynajmniej z tego co wiem, a nie wiemy. No i najfajniejsze by było... To ta logistyka chyba, tak jak pan mówi, to wcale taka fajna nie była. Więc właśnie ja mówię, że trzeba było mieć pewność lub przygotowanie logistyczne, tylko my znowu dywagujemy. Dokładna informacja, bo jak pani powiedziała, ja też widzę pewne plusy w tym, że bo 1000 mieszkańców Wrocławka zostało zaszczepione, tak? Zostało. Szczepionka się nie zmarnowała. Nie, no dobrze. Ludzie się napracowali, bo też pan marszałek... Tego nie neguję. Ale w tym oświadczeniu są same tylko pochwały. A spójrzmy na te rzeczy, o których mówią mieszkańcy. Tak, mówią o tej dysproporcji, że jedni mogli, drudzy nie mogli. Pytają się, a dlaczego nas nikt nie powiadomił? Dlaczego nie było jakiegoś komunikatu w zarządzaniu kryzysowym czy w innym takim forum? Powinni poinformować Urząd Miasta, który powinien to opublikować na swojej stronie. Pani redaktor, często dostaję SMS-a, że przyjdzie burza i będą zaburzenia atmosferyczne. Może ci ludzie z grupy 0, 70-80 plus... Znaczy z grupy 0 nie, no to ci seniorzy, tak? Czyli seniorzy. Oni powinni. Przepraszam, ale z grupy 0 też. Pielęgniarki też mają telefony komórkowe. Może jakby dostały tego SMS-a. Jest dodatkowa możliwość zaszczepienia się w waszej grupie albo dla was. Może bali się, że tłumy będą waliły. No może, no ale i tak były tłumy. Podobno wszyscy się nie zaszczepili. Część ludzi odeszła rozczarowana, bo te szczepionki podobno się wyczerpały przed realizacją całego zamówienia. No wczoraj koleżanka mi powiedziała, że w weekend jej mama 60 lat w tym roku kończy i jej tata też 60-letni, no to do grupy tej pierwszych seniorów, którzy się zaszczepiają, to jeszcze parę lat im brakuje, no mieli możliwość zaszczepienia się, nie? Wiecie, wydaje mi się, że taka sprawiedliwość społeczna powinna być i każdy z nas powinien wiedzieć, gdzie jest jego miejsce w szeregu. I wiedzieć, że no, są ludzie, którzy bardziej potrzebują tej szczepionki niż ja, czy państwo. No, pan Jarek schorowany, przechorował ostatnio, pani Agnieszka Moda... Ja jestem ozdrowieńcem, także nie śpieszę się. No to trzeba do 3 miesięcy chyba i trzeba się szczepić. W każdym razie, drodzy państwo, my zaraz podejmiemy te tematy, o których tu państwo piszecie.
Natomiast musimy przejść dalej do tematu szpitala, bo to nie jest tylko temat tych szczepionek, które miały miejsce w weekend. Pani Mariolo, temat dziś przede wszystkim szpital, ale nie tylko. Oddziału covidowego. No właśnie, chciałam się was o to zapytać. Ponoć jeden z najlepszych w regionie, nie będę mówiła dokładnie, jakie inne. Super zorganizowany, podniesione nakłady. Jakie inne są nazywane przez personel medyczny, bo miałam telefon od osoby z personelu medycznego o tym, że szpitale covidowe, które są w pobliżu Włocławka, są uznawane za tak zwane umieralnie, tak? Natomiast szpital covidowy we Włocławku był uznawany za jeden z lepszych, ten oddział covidowy, no ale został zamknięty, gdzie pani dyrektor twierdzi, że powodem jest brak anestezjologów. Teraz słyszę wczoraj, że 5 lutego wcześniej złożyli, najwyraźniej 5 stycznia złożyli wypowiedzenie kontraktów anestezjolodzy i szpital 5 lutego najprawdopodobniej pozostanie bez anestezjologów. Czy wy wiecie, jakie są konsekwencje nieposiadania anestezjologów w szpitalu? No, konsekwencje są takie, że żadna operacja, żaden zabieg nie będzie miał miejsca. Żadna koronografia, żadne te działania medyczne, które są oparte również o znieczulenie, o podanie kontrastu, nie mogą być realizowane. No. Co wy myślicie na temat zamknięcia oddziału covidowego? No, ja powiem może tylko dwa słowa, bo pani generalnie myśli. Grudziąc, jeśli słyszy to pacjent covidowy, to powoduje to u niego strach, tak? Ale ja też słyszałam taką opinię od personelu medycznego wyższego szczebla. No tak, wiąże się, jak się przeanalizuje statystyki umieralności, jak się weźmie pod uwagę, że to jest obcy teren dla każdego Wrocławianina, trzeba go przetransportować w trudnym stanie zdrowotnym. No ja też miałem takie zagrożenie tego, że trafię do tego szpitala. Moja rodzina i ja bardzo się zastanawialiśmy nad tym, czy nie podejmę decyzji, że nie pójdę do szpitala i generalnie skończyłem chorobę po miesiącu pobytu w domu, tak? No ale miałem to szczęście, że ja co dwa dni byłem pod kontrolą lekarską, bo na dializy karetka mnie woziła i byłem w szpitalu pod kontrolą i tak dalej. Natomiast ten oddział covidowy cieszył się ogromną popularnością. Tam leżeli biskupi wrocławscy, tam leżeli lekarze, znam osobiście taki, i tam wyleczono masę ludzi z bardzo ciężkich stanów, czyli profesjonalnie, czyli te nakłady, które zostały poniesione, przyniosły wymierną korzyść mieszkańcom. Znaczy nakłady, które też szpital dostał od wojewody. No ale tak, ale one szpital dostał zostały wydane. No dobrze, przecież ale to nie było tak, że szpital wydał z własnej kieszeni, bo wojewoda pomógł. Ale pani redaktor, to nie chodzi o to, żeby powiedzieć, kto z jakiej kieszonki wykładał, ale tam też był oddział rehabilitacji kardiologicznej. Mhm. Ten oddział został zlikwidowany, znaczy zawieszony, czy nie wiem, jak to organizacyjnie wygląda. W jego miejsce pojawił się szpital, oddział covidowy, a więc zawieszono innego rodzaju działalność medyczną, która jest niezbędna również i potrzebna po to, żeby ten oddział funkcjonował. To albo należało nie podejmować wtedy tej decyzji, albo należało kontynuować już teraz przemianowanie tego budynku i tego miejsca na ten oddział covidowy. Przecież u nas, patrząc na statystyki ogólnopolskie, nie zmniejsza się liczba osób, które potrzebują tej pomocy, aż tak, żeby po prostu oddział likwidować. Czy wszyscy wyzdrowiliśmy? No nie. No nie. No i to raczej statystyki są zaniżone, jak to twierdzą Norwegowie. W tym jednym segmencie pracy szpitala, który był bardzo pozytywnie oceniany, który przynosił dodatkowe efekty mieszkańcom. Przypominam, że na innych oddziałach już nie mamy takiej możliwości. O tym wielokrotnie tu mówiliśmy. Pojawił się oddział, który był tak zwanym gorącym oddziałem w gorącym czasie pandemii i jego likwidacja moim zdaniem nie ma żadnego uzasadnienia. To nie mój. Nie powoduje tego, żebym ja to zrozumiał. Chyba, że skończyły się środki, ale nikt nam tego też nie powiedział, nikt nas nie przestrzegł i po prostu jesteśmy zdziwieni. No ale przeanalizujmy. Ten oddział covidowy ma 50 łóżek, tak? Tam jest 11 dla dzieci, 12 na dializy dla osób, które muszą być hospitalizowane i 27 dla osób starszych. Czyli tak naprawdę my mówimy o tych 27 łóżkach. I z tego, co wiem, to jak gdyby grono lekarzy czy pielęgniarek jest taki sam. Mhm. I teraz przez to, że ci lekarze są na oddziale covidowym, nie były robione normalne operacje. Takie no tak, ale system, służba medyczna stanęła, powiedzmy sobie, w marcu zeszłego roku. Wstrzymano operacje planowe, jednak znam osobiście wielu lekarzy, którzy zostali przeniesieni decyzjami, na przykład komendanta z kliniki wojskowej na oddziały covidowe. One normalnie operują zaćmy, a teraz poszli leczyć, więc ta służba medyczna, ona rzeczywiście gdzieś tam zaczęła nam jeszcze bardziej kuleć, niż kulała do tej pory, tak?
Dlatego likwidacja, podobno likwidacja tego oddziału covidowego ma spowodować, że wrócimy do tej normalności, do tego, żeby leczyć planowo ale, ludzi. No. Koleżanko, tej normalności, jak od roku słyszymy, w naszym szpitalu nie ma. Czy u nas normalności w szpitalu to ogólnie nie ma już chyba od lat paru lat? Jeśli chodzi o kadrową, ja mówię również. Od kadrową to już przecież ale, przed pandemią. No, dlatego ten argument do mnie nie dociera. Wiemy dobrze, jak wyglądała audioplastyka, tak, i inne kwestie związane z koronografią, mm-hmm. gdzie jest w tej chwili bodajże zabezpieczenie tylko w jednym stałym To był lekarzu. Świetny oddział, świetni fachowcy. Specjaliści, latami, pan doktor Kopaczewski. Latami szkoleni i tak dalej, do robienia tych inwazyjnych mm-hmm. zabiegów, tak, tych przygotowania przed głębszymi działaniami operacyjnymi w zakresie kardiologii i też on nie obsady pielęgniarki pełnej nie ma, bo przecież też poszło o kontrakty. No ale też było przecież z chirurgią dziecięcą, która nie istnieje od ponad roku, prawda? Półtora roku już chyba. To może dojdziemy do wniosku, a nie chciałbym do tego dochodzić, bo oczywiście jestem żywotnie zainteresowany, bo przechorowałem, że ten oddział był niepotrzebny. Nie, no on był potrzebny. No ale ale to dlaczego ale likwidujemy? Wtedy nie ma tak, że się skończyło obłożenie. Tam jednak są pacjentów, tak mogę powiedzieć, dializowych i było bardzo dużo. Całe zmiany po prostu chorowały i one nie mogły być. Izolatka jest tylko jedna, gdzie się dializuje pacjentów z dializami. Potem utworzono mniejszą salę i też odbywały się dializy w tym diawerium, tak? Ale ten oddział przyjmował przypadki ludzi bardzo ciężko chorych i z tą dolegliwością, gdzie musieli korzystać ze sztucznej nerki. Wiele takich przypadków tutaj u nas ratowano osoby respiratorowe również, tak? Które wiadomo, ciężko, jak trafią pod respirator, raczej umierają. Nie widzę tutaj takiego logicznego uzasadnienia, które by mnie przekonało, że ta likwidacja jest dla dobra pacjentów i dla dobra placówki. A to, że na przykład mamy, bo powstały później po naszym szpitalu, powstały jednoimienne szpitale w Aleksandrowie i w Radziejowie. No ale też wiemy, że one są bardzo obłożone. I bardzo złą mają opinię. Renomę i że pomoc tam jest na trochę takim poziomie doraźnym, można powiedzieć. Ale jak mówimy, że to miało coś rozwiązać, to przecież przed chwilą pani redaktor powiedziała, że nie rozwiązało, bo problem anestezjologów nadal będzie w szpitalu. Z tego co wiem, żadne działania ze strony dyrekcji, wczoraj taką informację uzyskałam, nie zostały podjęte przez dyrekcję. No więc jeżeli nie będzie anestezjologów, staje szpital. No tak, gdybyśmy usłyszeli, że na przykład przez to, że likwidujemy oddział... Bo nie mamy anestezjologów. Ale otwieramy chirurgię dziecięcą, czy otwieramy oddziały te, które wcześniej zostały zawieszone, ich działalność zostaną wzmocnione, to by była przesłanka, która by pewno do nas bardziej docierała. Teraz nie będziemy mieli ani covidowego. Oddziału covidowego, ani anestezjologów, z tego co słyszymy. I ta sytuacja kadrowa nadal w szpitalu jest obszarem dyskusyjnym, prawda? Tak, no właśnie dlatego. Wielokrotnie mówiliśmy o tym, że bardzo dużo w tym działaniu to jest kwestia zarządzania i kwestia kompetencyjności w zakresie organizacji i zarządzania placówką. No i znowu wracamy do tego samego, że prosimy panią dyrektora albo obligujemy ją do tego, żeby poszukiwała innych rozwiązań. Niekoniecznie związanych likwidacja jednego, żeby działało coś inne. Tak? No ja słyszałam, że ma być zatrudniona osoba w szpitalu, która będzie poszukiwała kadry. Czyli mamy medical headhunter. Tak, medical headhunter. Może tutaj znajdę ten komentarz, poczekajcie. Dobrze lekarze, no nie chcę całego tego komentarza, nie chcę całej tej wiadomości przeczytać. Rozwaliła w cudzysłowie chirurgię. Dobrze lekarze odeszli przez nią. To samo robi z Oją. Kierownik oddziału jest do piątego i odchodzi. Super chłop, dobrze zarządzał. Teraz przymierza się do zamknięcia COVID-u po 3 miesiącach istnienia, na co dostał szpital 7 milionów złotych. Tylko w tym wszystkim jest jeszcze bardzo ważna sprawa, bo ja się zastanawiam, miałem w życiu epizody dosyć długie, bo trwały wiele lat zarządzania dużym przedsiębiorstwem, tak? No, mówię o szkole, w której pracowało prawie 200 pracowników i zastanawiam się jedno, jak można kierować placówką, jeśli jest tak wysoki poziom niezadowolenia pracowników, bo przecież kiedy rozmawiamy... To jest informacja od pracownika. Tak, ja mam treść wiadomości od pracownika. Przecież pani redaktor, my jako mieszkańcy Wrocławka, jako ludzie tu żyjący, już niekoniecznie jako radni, rozmawiamy, ja rozmawiam i z lekarzami, i rozmawiam z personelem i z ludźmi, z którymi mam bezpośredni kontakt codzienny, prawda?
miasta i ci ludzie narzekają na to, co się w szpitalu dzieje. Ja rozumiem, że część pracowników jest zawsze niezadowolona, tak? I tu, no ale jest gro tych, którzy blisko są i są. Zaznaczam, że nie mówimy o pieniądzach również, bo to nie jest taki temat, żeby wszyscy mówili, że w szpitalu to najgorzej się po prostu zarabia, szukam sobie jakiejś innej roboty. Ci ludzie narzekają, że tracą pracę ze względu na kwestie organizacyjne, że ten oddział jest zamykany, tutaj brakuje obsady, tutaj muszą dyżurować w zwiększonym wymiarze, bo z innymi nie zawarto kontraktów. Czyli ten potencjał kadrowy, on zawsze jest. Już wielokrotnie mówiliśmy o tym, że wielu znakomitych latami kształcących się i praktykujących lekarzy pracuje w innych placówkach. No, również. Rypin, Brodnica. Ale mówię w Wrocławku, w niepublicznych i tak dalej. Ci, którzy swoją karierę i pracę i wiedzę poświęcili temu szpitalowi, odchodzą w wyniku konfliktów. Również finansowych, ale i organizacyjnych i niedocenianych. Znaczy, no nie chce mi się wierzyć, że wszyscy odchodzą z powodu pieniędzy. Ja też. I dlatego mówię, że w rozmowach nie przejawia się to jako motyw najważniejszy. No dobrze, to teraz jeszcze jedno pytanie i przechodzimy dalej. Tylko teraz Jan Klimecki. Witam was, kochani. My ciebie też witamy. Czy jest gorzej niż było teraz, w styczniu 2021, w porównaniu do marca 2020, gdzie chyba w marcu albo w lutym pani dyrektor wystąpiła przed wami na sesji Rady Miasta? Jeżeli tak retrospektywnie spojrzycie na to, co było wtedy, a co było teraz w szpitalu, to jest lepiej według was, czy gorzej? Ja chcę powiedzieć, że tamto wystąpienie miało być początkiem naszej chyba współpracy. Chyba końca... Ale początkiem naszej współpracy, tak. Początkiem przedstawiania planu restrukturyzacji, początkiem rozwiązywania tych problemów, na które wskazaliśmy. No i się skończyło na tym, bo się pojawiła pandemia. Pani dyrektor dostała wtedy od wszystkich, od mieszkańców i od radnych i od prezydenta również kredyt zaufania. Chwalił ją pan marszałek za organizację... Ale do tej pory ją chwali. Ale organizację działań związanych z COVID-em. Tak? Podobało mi się, że wielu pracowników było testowanych, że powstały szybkie ścieżki przyjmowania pacjentów z diagnozą przedcovidową, czyli ci, którzy trafiali do szpitala, byli przyjmowani i przynajmniej pewne warunki musieli spełnić. Została zorganizowana śluza przy wejściu do szpitala. Te działania wszystkie były fajne, ale jak może być lepiej, jak jest gorzej? No przecież jakby pani mnie zapytała i odpowiadam panu Klimeckiemu na to pytanie, to jeśli nie, to moje pytanie. Pan Klimecki powiedział, że witam was, kochani. Dobrze, no to odpowiadam, witam serdecznie, ale mówię tu, jak można powiedzieć, że jest lepiej, jak coś jest zlikwidowane? No nie, no lepiej nie jest. No ale nie chciałam jest to usłyszeć a od czy was, inne problemy, jako radnych. Czy inne problemy szpitala, te właśnie kadrowe, czy coś się zmieniło na koronografii? Ja jestem przed tym zabiegiem, bo do transplantacji muszę zrobić szereg badań i boję się robić ten zabieg w Wrocławku, słuchając opinii pracowników, którzy mi mówią, jedź do Torunia. A ja robiłem już ten zabieg tu w Wrocławku dwukrotnie, bo jestem przecież po bypassach i tak dalej. I wtedy nigdy nie miałem. Opowiem jeszcze jedną rzecz bardzo osobistą. Moja mama zmarła podczas tego zabiegu, ale nie z powodu nieudolności, tylko z powodu sytuacji zdrowotno-życiowej, tak? No i w każdym powstaje taka trauma, jak ktoś bliski mu odszedł podczas pewnego zabiegu, że ja się tego zabiegu bardzo bałem. Został zrobiony profesjonalnie, dwukrotnie w Wrocławku, potem na Banacha miałem robiony ten zabieg, a teraz niestety jestem w strachu nie dlatego, tylko boję się, bo po prostu słyszę opinię, że poziom techniczny wykonania tego zabiegu jest również dyskusyjny. I to nie ja, bo ja nie mam wiedzy medycznej. Mówią to lekarze i pracownicy szpitala, że trzeba się zastanowić, czy temu zabiegu się tutaj w Wrocławku poddać. No i to jest znowu dla mnie dylemat, jechać gdzie? W dobie koronawirusa. Jechać gdzieś. Z drugiej strony to przykre, jak się słyszy o szpitalu w bardzo mieście, przykre. Którym ja się już powiedziałem, mieszka, że ja już korzystałem że, z tego, nie jedź, z tego nie rodzaju tutaj zabiegu, a teraz mi mówią stanowczo. No. Pani Agnieszko? Nad tym PR-em też trzeba pracować, trzeba stwarzać klimat, żeby dobrze mówić, żeby zachęcać ludzi, bo te usługi medyczne mają przełożenie w pieniądzach przecież, nie? No tak, więcej pacjentów, więcej kasy z funduszu. Pani Agnieszko, jest lepiej czy jest gorzej według pani? Znaczy, akurat ja nigdy nie korzystałam ze szpitala jako pacjentka. Pamiętam tylko, że jak wybuchła pandemia, to jak się zaangażowałam w pomoc, maseczki, między innymi, nie? Nie, w pomoc szpitalowi. Mm-hmm. W maseczki też, ale przede wszystkim w przyłbice albo w środki dezynfekcyjne. Mm-hmm. Przecież
Pamiętam, że co z tego, że panie zebrały na różnego rodzaju zrzutkach pewne kwoty pieniężne, jak nie było gdzie to kupić. I pamiętam, jak pojechałam, zadzwoniłam najpierw do znajomego, czy może coś ma z hurtownią. I on powiedział, słuchaj, mam dwa kartony rękawiczek nitrylowych, jeżeli chcesz, to mógłbym to sprzedać, ale to będzie dla ciebie, dla szpitala. Mm-hmm. I pamiętam, jak pokazałam, przywiozłam im też te rękawiczki, wszyscy byli w szoku, jak super, nie? To był Gresmar z Włocławka. Potem przyłbice z Bydgoszczy, z UTP. To dla wszystkich to był taki szok, to był okres, kiedy niczego nie było, nie? To było straszne. Wprowadziłam na szpital, na tą platformę wsparcia dla szpitala, gdzie szpital określał sobie potrzeby, które, a my wtedy wiedzieliśmy, co jest dla nich tak na CITO potrzebne, od razu, bo tego nie było. Nagle coś, co kosztowało na przykład 10 groszy, zaczynało kosztować kilkanaście złotych. Mhm. To było straszne, nie? Ale lepiej jest, czy gorzej? Teraz już jest lepiej, no bo... Pod względem tego zaopatrzenia... Pod względem zaopatrzenia, tak, ale pod względem obsługi medycznej? Nie wiem, nie korzystałam. Znajomi mówią? Nie, jakoś moi znajomi, nikt nie narzekał. Nie, nikt nie korzysta, bo każdy jedzie do Torunia albo do Bydgoszczy. Nie wiem, ale nikt nie narzekał. Nie, no. Pani radna jest młoda, zdrowa i jeszcze nie potrzebuje tego takiego wsparcia bezpośredniego, no nie, no. Ale przecież my wszyscy powinniśmy dążyć w kierunku budowania jak najlepszego poziomu tych usług medycznych w naszym mieście, bo przecież wiemy, że jesteśmy szpitalem w randze wojewódzkim, nasze miasto ma duże w tym zakresie potrzeby. No, panie redaktor pracuje w obszarze medycznym, tak? No i ja też nie słyszałem, a słyszę, że wiele zabiegów, na przykład saćmy, jest robione przez niepubliczne placówki w ramach kontraktów. Już kontraktów nie ma na zaćmę, zostały uwolnione. Można robić ile się chce. No, może tak, no nie jestem fachowcem. Tak zadziałał konsultant krajowy. Też nie widzę, żeby ta kolejka w szpitalu stała do tych lekarzy, którzy nam na oddziale pracują, chociaż wiele tam jest robionych. Bo się wyrobili pacjenci i boją się przychodzić na oddziały. No podopieczni tam byli robieni z tych działań moich opieki prawnej nad osobami ubezwłasnowolnymi. Ale z mojego środowiska i z moich znajomych większość robi to na Barskiej, robi to w Diagmedzie, robią w placówkach tam, gdzie mają i mówią o tym, że jest lepsza opinia i są fachowcy zewnętrzni, prawda? No. Katarzyna Figiel-Stolcman pisze w temacie. Wczoraj odbyło się spotkanie u premiera w sprawie szczepień. Poruszano takie tematy jak te, które występują we Włocławku, które są wynikiem braku jasnych wytycznych. Oby zostały uporządkowane. Zaproponowano jego decentralizację, tak by zapisy na szczepienia były koordynowane na poziomie POZ. Minister Dworczyk odrzucił jednak ten pomysł. No dobra, kończymy temat szpitala, bo to jest temat rzeka. Ja muszę tylko przeczytać komentarze i pytania tutaj naszych oglądających. I mam jeszcze jedno pytanie do was. Pani Alicja Grzybowska pyta, czy pan radny już ma informację, ile będzie wynosił czynsz na celulozowej? Coś wiadomo, czy nie? Bardzo się interesuję tym tematem, natomiast wiem, że pracuje w tej chwili komisja, która weryfikuje te wnioski. Wiem również, że będzie drugi etap postępowania, natomiast od strony formalno-prawnej nie wiem, ile będzie wysokość czynszu za 1 m², bo cykl budownictwa tej lokali trwa i myślę, że to jest kwestia tego, że dopiero będziemy mogli powiedzieć po zamknięciu tej budowy. No bo wiemy, jaki jest rynek materiałów budowlanych, myślę, że kontrakt... Na wiosnę wzrośnie, chociaż ceny kontraktowe chyba nie powinny się zmienić. Jak widzę i słyszę, że oddaliśmy tunel wcześniej, to też jestem pełen nadziei, że równie dobrze będzie tak, może nie tak szybciej jak z tym tunelem, ale może to wykonanie w związku z oczekiwaniami mieszkańców. Do mnie wiele osób się zgłasza i prosi i pyta o to, czy już zostały wnioski zweryfikowane. Wiem, że prezydent powołał następną trójkę radnych, którzy wspierają ten zespół, który dokonuje analizy formalnej wniosków, bo przecież kryteria są od dawna znane i tak dalej. Natomiast również wiem, że sytuacja prawna wymaga, żeby do tej działań związanych z przydziałem mieszkań włączona została komisja ta, która społeczna, którą powołał dużo wcześniej prezydent, która dzieliła mieszkania socjalne. Takie są uwarunkowania prawne, że pewno te dwie komisje w połączonym składzie będą decydowały, kto w pierwszej kolejności dostanie mieszkania, bo przecież wszyscy wiemy, że tam jest więcej podań niż tych mieszkań, które miasto Może niektórych nie będzie stać na to.
Nie, o stać to raczej chodzi, myślę, że większym kryterium będzie spełnienie wymogów formalnych, bo tam jest kryterium dochodowe, kryterium socjalne i inne i to jest, myślę, że będzie kryterium, które może wyeliminować część osób lub przestawić ich oczekiwania w inną stronę, w kierunku mieszkań komunalnych. Ci, którzy będą mieli większe dochody, po prostu nie spełniając kryterium mieszkania socjalnego, będą musieli ponownie pewno aplikować o to, żeby znaleźć się w grupie tych osób ubiegających się o mieszkanie komunalne, które będzie mieszkaniem w wyższych kryteriach socjalnych. Pan Radosław Aleksander Mus powiedział, pan poseł Giżyński jest doktorem. Ale chyba nie medycznym. Nie. No właśnie. Nie. Tytuł naukowy. Alicja Grzybowska jeszcze pyta, no doktorem, ale nie medycznym, więc doktorem całkowicie, panie Radosławie Aleksandrze Mróz, całkowicie do grupy zero nie należy. Nauk humanistyczny. Jeszcze pani Alicja Grzybowska, pan radny obiecał też informację, czy nasz teatr impresaryjny wystąpił o dotację z Ministerstwa Kultury. Coś wiadomo? Tej informacji nie posiadam, natomiast myślę, że w obszarze w związku z pandemią i zamrożeniem wszystkich działań związanych z działaniem teatru trudne jest. Raczej nie było możliwości. Nie było możliwości, tak? Nie było. Czyli również państwo, podejrzewam, nie daje dotacji na jakieś kulturalne rzeczy? Nie daje dotacji na obszary, które są wyłączone w związku z pandemią, tak? I są objęte obostrzeniami, a przecież teatry, kina i kultura jest wyłączona ze swojego użytkowania. Zdarza mi się pytać też o teatr. Widzę, że pani dyrektor prowadzi mocno kampanię marketingową dotyczącą... Na Facebooku. Na Facebooku. Historii teatru, dokonań poprzednich, no po prostu, ale w tej sferze gdzieś tam zawsze widzę te działania. Drzwi są zamknięte i też mnie to tak trochę przeraża. Ostatnio miałem możliwość po chorobie oczywiście zażywać spaceru i świeżego powietrza w wieńcu i też bardzo jestem taki zaniepokojony, bo zamknięcie tego sanatorium jakby doprowadziło do tego, że umarło to miejsce, czyli miejsce rekreacji często i spacerów wocławian. Moja żona... No powiedzmy sobie, jest jeszcze zima, więc tak ludzie ograniczają spacery. Ale zimą, pani redaktor, ja tam widziałem często bardzo dużo ludzi z dziećmi na sankach i tak dalej, a teraz niestety wszystkie, cała infrastruktura, pijalnia wód i inne rzeczy powoduje zamknięcie ich, powoduje, że to wygląda trochę jak wymarłe miasto. Miejsce katastrofy Czarnobyl. No dobrze, to teraz przejdziemy do ostatniego tematu, który chciałam z wami poruszyć. Żałuję tego bardzo, że tak jest. Że wymiera. Nie, że po prostu te obostrzenia pandemiczne powodują, że takie miejsca, które tętniły życiem, tak, były nie tylko miejscem sanatoryjnego leczenia, ale my jako mieszkańcy bezpośrednio mieliśmy możliwość korzystania z tej infrastruktury, przez basen, spacery, park, róże, las obok, ścieżka zrobiona przez nadleśnictwo, poglądowa i tak dalej. Ono cieszyło się wielką popularnością. No, ja właśnie do takiej chciałam przejść, branży, które zostały ograniczone i chyba wczoraj to jest ta informacja. Ja dzisiaj jedna z mieszkanek, Kinga Aneta Stroczyńska, opublikowała u siebie na Facebooku. Cała branża choreka, to się chyba tak czyta, gastronomia, hotelarstwo, akurat w Zielonej Górze, zwolniona z opłaty za koncesję alkoholową za cały rok 2021. Wczoraj prezydent Polski podpisał nowelę ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19. Dzięki temu otrzymaliśmy w naszym samorządzie narzędzie i podstawę prawną do wprowadzenia uchwał, które mogą wesprzeć przedsiębiorców w tym trudnym czasie. Niezwłocznie, późnym wieczorem przygotowaliśmy stosowną uchwałę zwalniającą całą tą branżę w Zielonej Górze za opłatę za koncesję alkoholową. Dziś na sesji Rady Miasta została przez nas uchwalona. I teraz pytanie. Czy na najbliższej sesji Rady Miasta, albo na najbliższej później, jeżeli nie da się to zrobić, oczywiście ze względów tych całych proceduralnych, taka uchwała może być... To jest informacja, która podchodzi od prezydent miasta Zielona Góra i radny miasta Zielona Góra. Czy nie można zrobić tego u nas w Włocławku? Powiem pani tak, panie redaktorze, szanowni państwo, ja pracuję w tej komisji, która opiniuje wnioski. To jest Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych funkcjonująca przy Wydziale Zdrowia w Włocławku. I trudno mi, mimo że pracuję w tej komisji, widzę skalę, jaka jest. Widzę, że wiele koncesji w Włocławku po prostu nie jest wznawianych.
nie mamy problemów tak jak kiedyś, że po prostu ludzie czekali na to, aby taką koncesję uzyskać. W trzech obszarach, bo trzy skale koncesji obejmują procentowe ilości zawartości alkoholu w poszczególnych napojach. Nawet jeśli chodzi o wódkę, to w tej chwili mamy jeszcze wakujące miejsca na uzyskanie tej koncesji, co świadczy o tym, że po prostu ludzie nie radzą sobie w ogóle w biznesie, tak? Kiedyś alkohol był tym elementem, który wspomagał w zarabianiu każdy sklep, tak? Ten, kto miał koncesję, był pewien, że po prostu w tym sklepie będą te obroty znacznie wyższe. I jak pani zadała to pytanie, to ja chcę powiedzieć, że odpowiedź na nie nie jest jednoznaczna. Nie wiem, jakie dochody ma samorząd zielonogórski, nie wiem, jakie czerpie profity z tego, że leży w strefie przygranicznej. Pewno te dochody i podatkowe i inne rzeczy są znacznie wyższe niż w naszym mieście, ale ja wiem jedno, że nasze miasto boryka się z dodatkowymi wydatkami, które są spowodowane polityką finansową rządów. No ale to Zielona Góra się nie, przepraszam, nie boryka z tymi samymi problemami? Przecież nie, te problemy dotknęły wszystkie samorządy. Generalnie my nie mamy wpływów z tytułu na przykład funkcjonowania przy ruchu przygranicznym. My nie mamy... To pytanie powinno być, myślę, że zadane osobie, która decyduje o finansach tego miasta, bo trzeba dokonać bilansu, tak? Czy zwolnienie nie zachwieje dodatkowo naszymi dochodami, które są przeznaczone na wiele działań, które dają możliwość normalnego życia mieszkańcom Włocławka, tak? Czy zrobienie z pewnej grupy działalności handlowej beneficjentom, chociaż ja jestem za tym, żeby każdego przedsiębiorcę wspierać, bo oni już z powodu pandemii mają. No ale hotele, restauracje bardzo dostały. Ale mówię, trudności, no ale też nie potrafię jako radny odpowiedzieć, czy stać nas na to, żeby ponosząc dodatkowe wydatki związane z tym, że... Nie no, brak zarobku wtedy. Ale, w tym momencie zwolnienie. Panie redaktorze, ja mówię o czymś innym. No. Samorząd miał swoje dochody, które przed pandemią były znacznie wyższe. Słyszę, że 8 milionów złotych, czy nawet większa kwota, to są te pieniądze, które w tej chwili musieliśmy dodatkowo przeznaczyć na działania pandemiczne. I nie wiem, czy ograniczenie wpływów będzie korzystne dla tego, co mamy realizować w ciągu roku, który dopiero budżetowo się teraz zaczął. Ja oczywiście bym się bardzo cieszył, żeby taka... I będę głosował, jeśli od prezydenta dostaniemy projekt uchwały i od pracowników, którzy dodajmują się tymi obszarami finansowymi funkcjonowania naszego samorządu, jeśli ta decyzja będzie podjęta, to ja zagłosuję za. Panie... Na tym, żeby ulżyć właśnie tym przedsiębiorcom, tylko musimy dokonać tego bilansu. No w rodzinie też nie podejmuje się decyzji, że rezygnujemy z pewnych dochodów, tak? Jak okaże się, że nam do końca miesiąca nie starczy po prostu pieniędzy. Ja mówię tylko o tym, że w każdym samorządzie ta sytuacja tego budżetu jest zrównoważona. Już nie będę się tu wysilał, żeby mówić, że każdy budżet jest liczony według pewnego schematu finansowego i dzięki temu można zaciągać zobowiązania albo spłacać te inne, że to wszystko jest czysta matematyka. Nie jestem matematykiem, która powoduje, wszystko jest matematyką w tym świecie. Że, no tak, matematyka wszystko, wiem to dokładnie, ale ktoś musi nam przedstawić bilans, przedstawić nam rekomendacje do podobnych kwestii. Możemy się pytać pana prezydenta, czy stać nas na to i pani skarbnik, czy my też możemy takie ruchy zrobić, ale ja widzę, że w mieście jest atmosfera ku temu, żeby pomagać ewentualnie. No to ja przeczytam komentarz. Akurat to była odpowiedź do pani, więc na pewno pani czyta. Światełko w tunelu. Odpowiedź na ten pani post, że ta posłanka od was, tak? Pani. Posłanka Paulina Henik-Kloska tak walczy o umorzenie części opłat dla gastronomii. Okej, okay, no to Kinga Aneta Suczyńska odpowiada. Światełko w tunelu. Szkoda, że tak późno. Od tygodnia restauratorzy we Włocławku nękani są telefonami z Urzędu Miasta o konieczności zapłaty za koncesję. Doskonale wiemy, że mamy to zrobić. Może zamiast przypomnienia o powinnościach dzwoniono by też z informacjami o możliwościach ich wsparcia dla branż. Znaczy, ja pamiętam, jak rozmawialiśmy na początku wybuchu pandemii z panem prezydentem na temat wsparcia przedsiębiorców i między innymi pan prezydent był bardzo, bardzo otwarty, tak, przy założeniu tych, którzy rzeczywiście na pandemii tracili, bo jest mnóstwo branż, które z kolei na tym nie tracą. No zyskują. Zyskują więcej. I pamiętam, że no przecież najemcy lokali Urzędu Miasta są, no, mogą, jakby ich najem to jest przysłowiowa złotówka, no, są zwolnieni.
naprawdę pan prezydent był bardzo otwarty przy założeniu, że rzeczywiście branża straciła. I może byśmy zrobili taką analizę, ile tak naprawdę, ile osób, czy ile przedsiębiorców to dotyczy. I to sądzę, że nie będzie jakaś wielka skala. No ale restauratorzy, hotelarze, to są ludzie, którzy też mają swoje obiekty. Tyberiusz raz występował do prezydenta z prośbą o zwolnienie go z opłaty od podatku od nieruchomości, który go miesięcznie kosztuje 3,5 tysiąca. Ma zamknięty hotel od momentu lockdownu, tak, pełnego. Odpowiedzi nawet chyba od pana prezydenta nie było. Także wie pani, to pani mówi, że tu pan prezydent taki chętny, a tu jednak części społeczeństwa nie odpowiada, bo uznaje ich za, ja bym powiedziała, krytyków, a pan prezydent za hejterów. Nie, to raczej, jeżeli chodzi o podatek od nieruchomości, to Urząd Miasta stanął na stanowisku, że żeby rozkładać to w czasie, tak, żeby nie tyle umarzać, no tak, ale 3,5 tysiąca miesięcznie przez 12 miesięcy to już się robi kwota. Jeżeli w okresie praktycznie roku lokal jest zamknięty, a liczą po metrach, tak? No przecież hotel to jest raczej duża powierzchnia. No to powiedzmy sobie szczerze, że namnażają się długi. Co z tego, że będziemy w ratach płacili? Wie pani, ja jestem zwolennikiem również, tylko oczywiście za chwilę powstanie zarzut, że to jest przenoszenie odpowiedzialności. Wydaje mi się, że gro odpowiedzialności za pomoc przedsiębiorcom, hotelarzom, restauratorom powinna spoczywać na barkach państwa. Bo u mnie powstaje zawsze takiego rodzaju pytanie. Mówimy o teraz... No dobrze, ale okej, okay. Państwo pomogło, ale co miasto pomogło? Ale zapytajmy się przedsiębiorcom. Bo mamy jakieś tam tarcze i tak dalej. No co miasto pomogło? Ja się pytam przedsiębiorcom, tych właśnie hotelarzom i restauratorom, a znam ich wielu, pytam się, dostaliście pomoc z tarczy? Oni mówią, jaką pomoc? No. Jaką pomoc? I słyszy pani to, co mówią ci wszyscy na forum ogólnopolskim, że oni nie dlatego otwierają restaurację, że dostali za niską pomoc czy cokolwiek. Często w ogóle jej nie dostali. Ja wiem, że my tutaj na poziomie samorządu też powinniśmy o tym zadbać. Myślę, że pan prezydent również słucha nas i wsłucha się w to, co mówią mieszkańcy. Słyszałem o tym, że jest... I restauratorzy o to prosili, żeby na przykład zwolnić z opłat związanych z powstawaniem tych mobilnych punktów gastronomicznych, które powstawały okresowo od wiosny. No tak, bo ludzie mogliby sobie dodatkowe pieniądze zarobić. Świeże powietrze, może wtedy obostrzenia będą mniejsze i tak dalej, może to pozwoli nadrobić. I uważam, że to, co mówicie i co mówią ludzie, to powinno dotrzeć właśnie do samorządu, do pana prezydenta, do jego służb fiskalnych i tutaj na poziomie samorządu powinniśmy wykazać się większym zrozumieniem niż robi to rząd. Ale tak, no bo jeżeli... Problemie, bo pani redaktor, bo w problemie związanym z tym, co się dzieje w okresie pandemii, to jest problem czysto ekonomiczny, tak? I mówimy, że w wielu krajach ludzie się ewentualnie nie buntują, z pokorą znoszą obostrzenia pandemiczne. Tak, a dlaczego? Bo dostali większą pomoc. My musimy się niestety przyznać do tego, czego nie chce rząd zrobić od dawna, że my mamy pustą kasę. Nie kupiliśmy... Przepraszam, większe... a gdzie są 4 miliony za działkę Engela? No one są jeszcze... No właśnie, od jeszcze ilu lat? Jeszcze no w sądzie, ile lat? Ale tak. Ja mówię... A ile będzie kosztowało naprawienie elewacji na hali starej hali Osir? A długi za czynsze, że myśli pani, że jak odzyska miasto pieniądze z działki Engela, to będzie mogło je przeznaczyć na dofinansowanie przedsiębiorców? Każdy z tych wydatków ma swoje zaszeregowanie paragrafowe, no, prawne no, i tak no, dalej. Dobrze, no, ale no, no, no dobra, no, no ale no to przepraszam, długi z czynszów. To wzmocniłoby w inny sposób miasto. To może wtedy miasto nie musiałoby pobierać czynszu za to, czy za tamto. Zawsze pytam o ściągalności tego. O i sposobie, chyba są żałosne. O sposobie windykacji są niskie. No, ja bym określiła za żałosne. No, musimy uważam, kończyć. Że powinno się zlecać firmom zewnętrznym windykację, bo one mają większą skuteczność taką. No, oczywiście trzeba podzielić się częścią tego tortu z nimi, czyli tymi pieniędzmi, ale zawsze by był moim zdaniem większy wpływ. Alicja Grzybowska, komentarz ostatni. Były dotacje, otrzymali je Zenek, Golec Orkiestra i wiele innych teatrów. Wtedy pan radny obiecał informację, a dziś się zgubiła. Sesja Rady Miasta kiedy jest najbliższa? Niedługo, nie? Ale jaką informację? O Zenku nic nie wiem. Nie, o Teatrze Włocławskim. Czy dotacje jakieś? Kiedy jest sesja najbliższa? Nie wiemy. W lutym. W lutym. Tak. No to może da radę się dowiedzieć. Myślę. Okej. Okay. Ja mogę tylko powiedzieć, że browar nie dostał. Dotacji. Dotacji. Pani Alicja, ja myślę, że te dotacje kulturowe to tak są kulturalne czy kulturowe zostały ograniczone przez pandemię. Mam wielu znajomych z branży artystycznej i wiem, że cierpią, bo od marca nie zarobili ani złotówki. No ale nic. Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim, którzy dzisiaj nas słuchali, komentowali. Słuchajcie, ja was jeszcze serdecznie zapraszam na spacer. O!
Krzysztof Kowalski. Pomoc państwa dla miasta w wysokości 12 milionów poszła na park zamiast na pomoc dla przedsiębiorców. Weronika Jaskulska, bo teraz te komentarze mi wskoczyły. Panie radny, nadzieja tylko w samorządach, bo ustaw już nie poprawią, a PUP odmawia wsparcia starczy przedsiębiorcom, którzy otrzymali wsparcie na wiosnę. Jak macie jeszcze jakieś komentarze, to my już kończymy, to dajcie, to może nie skończymy, tylko dalej będziemy rozmawiać. Wiem, że rząd powiedział, że dał je teraz restauratorom jakieś pieniądze, że oni już dostali na kontach nic nie mają, także bardzo mam taką prośbę, żeby dostawcy na razie jeszcze nie dzwonili, nie atakowali restauratorów, bo jeszcze tych pieniędzy na koncie nie mają. Albo poprosimy o komentarze, ile ich to mniej więcej, czy jaka była skala pomocy. Pani redaktor poruszyła ten temat, wielu ludzi komentujących. No więc, drodzy państwo, branży, to... jeżeli wiecie, kto ile dostał. Nie ile, tylko czy dostał. I czy, znaczy, czy dostaliście, czy zaspokoi. Znaczy, no potrzeby to nigdy nie zaspokoi, to nie chce mi się wierzyć w to. O skalę pomocy. No dobrze, no to jeżeli wiecie, to napiszcie do mnie, to poruszymy ten temat w następnym tygodniu, więc ja z chęcią bym się dowiedziała, kto dostał, jaką od samorządu też, jaką dostaliście pomoc, bo z tego co wiem, to chyba bardzo marną, a my rozmawiamy tu na poziomie samorządu. W każdym razie w niedzielę... O, panie redaktor, pani zawsze ma dobre słowo dla ja samorządu. Mam bardzo dobry nawet nastrój teraz i dziękuję. Bardzo się cieszę, że widzę was u siebie w studiu. Miałam okazję poprowadzić program, ale chciałam się was zapytać, co w niedzielę robicie? No, gramy z Jurkiem Owsiakiem. Tak? Ale tak. Tak siedzicie w domu, czy wychodzicie z domu? Ja co prawda nie kwestuję, bo nie mam na tyle sił, ale zawsze jestem sercem i finansowo też do skarbonki. Już zdarzało mi się dołożyć parę groszy, bo akcja przecież trwa już wcześniej. Uważam, że to jest nasza wartość narodowa, całe to przedsięwzięcie. No, szkoda, że jest troszeczkę sakowane też również. Ale podziwiam tych ludzi i podziwiam wszystkich, którzy pracują przy i Szlachetnej Paczce, i z Jurkiem Owsiakiem. Podziwiam za każdy chwilę i za każdy poświęcony czas. I ja mogę tylko wesprzeć jako uczestnik i dar. No właśnie, to ja zapraszam, bo słuchajcie, drodzy państwo, w niedzielę świetnym miejscem na spacer będzie Jezioro Czarne. Super. Bo tam będą się kąpały morsy kujawskie, Włocławek. Bardzo ich lubię. I przy okazji można do nich podejść. I wrzucić pieniążki. Jeżeli macie zamiar wybrać się na spacer, to takim super ekstra miejscem na niedzielny spacer jest Jezioro Czarne. Że kiedyś się z nimi wykąpię, niestety nie. W tym roku to już raczej nie, po tym COVID-zie. Nie zrealizowane to, ale to też marzenie. Chociaż ostatnio widzę, że ta skala morsowania też jest taka spora, bardzo duża, że prawie wszyscy morsują. Ja nie, przepraszam. Nie wiem, ja mój też mąż, jeszcze nie. Zaczął. Tak? No. Nie, ja nie, ja wolę pomorsować, ale w ciepłej wodzie, za granicą. Podziwiam tych ludzi za ich wkład i pracę i organizacyjną. Byłem z nimi w Kaliningradzie na takim zagranicznym wyjeździe. Patrzyłem na współpracę. Bardzo podoba mi się więzi przyjacielskie między wszystkimi morsami i to, że stanowią taką rodzinę, że są niezniszczalni, niepokonalni, nie tylko w kwestiach atmosferycznych, ale przecież oni bardzo dobrze zorganizowali swoje stowarzyszenie, bardzo dużo mają akcji takich na rzecz Włocławka, no pani jest ich promotorem. No również, bo ja uważam, że to świetnie funkcjonujące stowarzyszenie. No, jako jedyni organizują coś we Włocławku, coś się dzieje w niedzielę. I ratują Jezioro Czarne, zagospodarowują, tak, ożywiają i tak i wiele dalej. Osób dzięki temu ma okazję się gdzieś przejść w niedzielę i popatrzeć. Tak, bardzo chcieli, żeby tam była zrobiona droga. Ta droga asfaltowa już od dłuższego czasu prowadzi na Jezioro Czarne, czyli samorząd też im w pewien sposób pomagał. Ja kiedyś ich namawiałem do tego i mówię w samorządzie głośno o tym, żeby im przekazać ten obiekt, który znajduje się nad Jeziorem Czarnym, ten budynek, który tak naprawdę jest niewykorzystany. Oni się gnieżdżą gdzieś gościnnie u prywatnego przedsiębiorcy. Myślę, że ten obiekt, który kiedyś był miejscem takim administracyjnym tam nad tym jeziorem. Mówimy o tym obiekcie, przy którym działał bar i gdzie jest teraz siedziba Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, byłby świetnie wykorzystany i zagospodarowany przez morsów. I na pewno by było zadbane. Należy tak, bo świetnie promują Włocławek. No. No dobrze, już kończymy. Zosia Lewandowska pisze, chętnie przyjdę ze swoją skarbonką do pana radnego. Trzymam za słowo. Zapraszam. Bardzo dziękuję wszystkim jeszcze raz za to, że byliście z nami, za komentarze. Jeżeli chcecie komentować, to zapraszamy już do następnego programu. Dzisiaj moimi gośćmi Agnieszka Jura-Walczak i Jarosław Chupało. Bardzo proszę serdecznie panią dziękuję. Zosię, żeby napisała do mnie na Facebooku, to się umówimy na spotkanie z jej skarbonką. Dobrze. Okay.
A ja zapraszam z tymi budżetowymi, znaczy z pełnymi kieszeniami nad Jezioro Czarne, bo tam spacery są modne w niedzielę. Tak, dobrze. To dziękuję i do zobaczenia za tydzień.